Maciej Dobrowolski, dzień dobry. Jeśli tyle co gadam o sporcie, tego sportu bym uprawiał, to byłbym już kulturystą. A dzisiaj w studiu Radia Yard i witam kogoś, z kim te kilkanaście minut o sporcie na pewno pogadać będzie o czym, bo Sebastian Grzegorek jest wiceprezesem klubu sportowego Białostocka Akademia Siatkówki, a także trenerem tego klubu. Dzień dobry panie trenerze, dzień dobry panie prezesie, dzień dobry panie Sebastianie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry wszystkim słuchaczom. To teraz tak, jak jest pan trenerem, to znakiem tego, te siatkówki nie zna pan tylko teoretycznie. Niektórzy prezesi tak mają, że znają teoretycznie tym, co się zajmują, ale coś jest na rzeczy w tym pana życiu, zważywszy na to, że wygląda pan na dawnego zawodnika. No ale chyba kulturystyki. Już teraz co najwyżej. Swoją przygodę z siatkówką zaczynałem w klasach sportowych w Białymstoku. Później tak los chciał, że zacząłem też jako nauczyciel WF-u w szkole podstawowej, w szkole podstawowej numer 21, gdzie się sam uczyłem i teraz obecnie jestem również nauczycielem w zespole szkół rolniczych oraz w szkole podstawowej numer 12. A to i prowadzę tylko i wyłącznie klasy sportowe dziewcząt z siatkówki. To ja już wiem, dlaczego ta dziewczyńska część, bo to zaraz powiem, czym się różnicie mężczyźni od dziewcząt, kluby męskie, kluby żeńskie w Białymstoku, które mają podobną nazwę, ale zanim do tego przejdziemy, to może od tylnej strony zacznę, że to w związku z tym, że pan jest nauczycielem, to też tam i macie swoje treningi? Oczywiście, bo to zespół szkół rolniczych jest to nasza taka baza i myślę, że przede wszystkim przez to, że tam są super warunki do tego, aby trenować, no mamy wszystko, co nam potrzeba. I druga rzecz to jest to, że no, tam już pracowałem, tak? Tam mamy klasy sportowe z siatkówki dziewcząt i od tego wszystko się de facto zaczęło, bo te dziewczyny, które się tam uczyły, to one stanowiły trzon, który awansował do tej drugiej ligi, tak? Które grały w drugiej lidze, więc to taka dłuższa historia z tym wszystkim jest związana, bo de facto pierwsze te klasy sportowe, które dziewcząt, które uczestniczyły w rozgrywkach drugiej ligi, to był rocznik 92, to wtedy jeszcze było Białostockie Towarzystwo Piłki Siatkowej. Właśnie o to się chciałem zapytać, a zanim wyjdziemy od historii pana klubu, to może zróbmy to porównanie. Kilka dni temu na antenie Radia Yard gościłem prowadzących i trenera, i prezeskę, i wiceprezesa Rea Bas Białystok. Loga macie prawie identyczne. Ten BAS występuje, czyli Białostocka Akademia Siatkówki w nazwie, ale czym się różnicie od siebie? Znaczy kiedyś to był jeden klub, tak? Zakładaliśmy go razem w 2010 roku tutaj z Gienkiem Iwaniukiem, z Gienkiem Zdanowiczem, z całym środowiskiem, z wszystkimi tymi klubami, które działały po tym, jak no, zniknął nam z mapy AZS Białystok. Do 2017 byliśmy jako jeden klub, który szkolił dziewczęta i chłopców. A od 2017 ten klub już tak się rozrósł, bo była i druga liga chłopców, druga liga dziewczyn, że nasze drogi się rozeszły. My też nie chcieliśmy rezygnować z tej marki, jaką była Białostocka Akademia Siatkówki, więc tutaj dodaliśmy sobie, założyliśmy nowe stowarzyszenie, dodaliśmy ten przedrostek klub sportowy, troszeczkę zmieniliśmy logo i tak funkcjonujemy do dnia dzisiejszego. Ale żyjecie w przyjaźni, czy rywalizujecie ze sobą? Nie rywalizujemy ze sobą, bo nie mamy pola do rywalizacji, tak? Chłopaki to chłopaki, mają swoje rozgrywki, a my zajmujemy się tylko dziewczętami, więc tutaj nie ma żadnej rywalizacji między nami. To w takim razie teraz wróćmy do tej historii, o której rozpoczęliśmy. To był 2017 rok, kiedy państwo się ze sobą rozstali. Stworzyły się dwa kluby, męski i żeński. Wcześniej mówił pan o tym, że powstaliście jako Miejski Ośrodek Szkolenia Piłki Siatkowej ze strasznym skrótem MOSPS. No tak, to była taka nazwa robocza, wymyślona na szybko, MOSPS, ale niedługo to trwało, za chwilę przekształciliśmy się jako Białostocka Akademia Siatkówki i tak jest do dnia dzisiejszego. Akademia Siatkówki dzisiaj to kto? To co takiego? Akademia Siatkówki to przede wszystkim masa dzieci, które mamy i szkolimy. Mamy w klubie ponad 150 dzieciaków. Mamy klasy sportowe od czwartej
klasy do ósmej w takich szkołach jak szkoła podstawowa numer 9, szkoła podstawowa numer 12, szkoła podstawowa numer 21, szkoła podstawowa numer 26 oraz szkoła podstawowa numer 34 i tam wszędzie są klasy sportowe, gdzie od czwartej klasy, od mini siatkówki, dziewczynki uczą się tej siatkówki i później mają możliwość dalej również podążać tą drogą, bo współpracujemy z zespołem szkół rolniczych, gdzie w 17 liceum mamy klasę mistrzostwa sportowego. Jak również od tego roku w trzecim liceum też powstała taka klasa siatkówki dziewcząt i koszykówki chłopców, gdzie no, cieszyła się dużym powodzeniem w tym roku. Myślę, że w następnym będzie też tak. Dzisiaj w studiu Radia Yard goszczę Sebastiana Grzegorka, który jest wiceprezesem klubu sportowego Białostocka Akademia Siatkówki, jest także trenerem. Panie trenerze, dziewczyny są trudniejsze w trenowaniu niż chłopaki, bo ma pan doświadczenie i w tym i może pan porównać. Oj, na pewno. To nie ulega wątpliwości, ale myślę, że ta praca z dziewczynami, z kobietami jest dużo bardziej taka wdzięczna niż z mężczyznami. Ale na pewno jest trudniejsza. Mają charakter, nie? Znaczy, no, nie tyle mają charakter, znaczy charakter mają na pewno, tak, ale no, jak ktoś ma żonę w domu, to sobie może sam na to odpowiedzieć, tak. Jak ma jedno, a ja mam 14 dziewcząt na treningu. To zazdrości pan, pani prezes Joannie Szyszko z tej męskiej części pasu, że tak mogę to powiedzieć, tak, że im łatwiej niby, tak? Ja tam nikomu nie wchodzę do ogródka, nie narzekam i cieszę się z tego, co mam. Panie prezesie, panie trenerze, to w takim razie przejdźmy do tego, co jest dzisiaj. Jesteśmy na bardzo niedługo przed oficjalnym otwarciem, to prawdopodobnie będzie 30 września pierwszy mecz. Prawdopodobnie będziecie się potykać z Starnowa drużyną? Nie, z Szkołą Mistrzostwa Sportowego ze Szczyrku. A i to 30 września będzie? Tak. A co się będzie we wrześniu działo? Bo to ostatni dzień września, ale już we wrześniu chyba to jakoś wystartujecie w czymś. Znaczy swoje treningi zaczęliśmy już od 31 lipca, od poniedziałku. Już dziewczyny wróciły do zajęć. Przygotowujemy się na obiektach zespołu szkół rolniczych. Takie pierwsze granie przedsezonowe mamy zaplanowane na 2 września. Jest to sparing z LTS-em Legionowią. Następnie w dniach 16-17 organizujemy tutaj w Białymstoku, myślę, taki super przedsięwzięcie, bo to będzie turniej o puchar marszałka województwa Artura Kosickiego. Na chwilę obecną mamy potwierdzone mistrzynie Polski, czyli ŁKS Łódź, przyjadą do nas z Ekstraklasy. Również przyjedzie chemik Azoty Tarnów, bodajże tak się teraz to... A, tu się pomyliłem, to oni przyjadą do Wrzeszu. Tak, to marszałka się nazywa. I jeszcze jeden będzie zespół z zagranicy, prawdopodobnie z Ekstraklasy węgierskiej lub też czeskiej. Wygracie? No po to startujemy, żeby wygrać, aczkolwiek to nie wynik będzie się tam liczył, tylko gra, tak, bo to jest tylko to, no, jakaś forma przygotowania przed tymi najważniejszymi meczami, które czekają nas w sezonie. A następnie mamy 23-24 taki turniej już, no taką próbę generalną i tutaj przyjadą do nas zespoły pierwszoligowe, Sokół Mogilno, Nike Węgrów oraz LTS Legionowia i to będzie taka próba generalna przed sezonem. W jakim miejscu na tabeli po tym sezonie, który się zakończył, znajduje się klub, którym pan współszefuje? No na tym najbardziej niewdzięcznym, bo skończyliśmy na 4. miejscu. Naprawdę niewiele nam zabrakło do tego medalu. Trochę smutno było, jak wracaliśmy z turnieju finałowego, ale szybko przykuliśmy to w taką radość, bo sezon wcześniej walczyliśmy o utrzymanie, więc to był naprawdę bardzo dobry sezon i myślę, że te 4. miejsce trzeba się z niego cieszyć. To chrapka? Na które w tym sezonie? Na pierwsze tylko i wyłącznie. Interesuje nas zrobienie kroku do przodu. Jak się startuje, to zawsze chce się mieć pierwsze, tak? Ale myślę, że tutaj medal w tym sezonie by nas zadowolił. Panie trenerze, czego na koniec naszego spotkania panu życzyć? To takie moje ulubione pytanie, w wielu moich rozmowach pada. Jest to takie podpatrywanie tego, co gdzieś tam w głowie mają moi goście, tak z tyłu głowy. Jak powiem, czego panu życzyć, to co by pan powiedział na pierwszy rzut? Zdrowia i spokoju. To tego życzę. To tego życzę. A klubowi?
na klubowi i też zdrowie dla zawodniczek, bo tam mówię, no, w tamtym sezonie też mieliśmy na początku problemy z kontuzjami. W tym roku uważam, że mamy bardzo fajny skład osobowy i jeżeli wszyscy będą zdrowi, to o wyniki raczej będę spokojny. Gdzie można zobaczyć wasze zawodniczki, w tym i nowe, które będą stanowiły zespół w sezonie 2023-2024? Wiem, że pojawiły się już w internetach wideofilmiki, prezentacje dziewczyn. Tak, wszystkich mecze, zapraszamy wszystkich kibiców do zespołu szkół rolniczych na ulicy Suchowolca, tam rozgrywamy swoje mecze, to jest nasz dom. Tam będą również turnieje przedsezonowe, więc serdecznie zapraszam. Myślę, że kto przyjdzie, nie pożałuje, bo dziewczyny potrafią dostarczyć tych emocji. I odsyłam na wasz profil na Facebooku. No, zapraszamy serdecznie wszystkich, żeby weszli, polubili i obserwowali nas, tak. Im więcej będzie takich ludzi, którzy będą się tym interesować i stworzymy taką społeczność, która sobie pomaga nawzajem, tym lepiej, myślę, i dla Białegostoku, i dla całego województwa. Życzę wam także, ja od siebie, żeby miasto i marszałek cały czas o was pamiętali i tak nawet lepiej pamiętali niż do tej pory. Wiadomo, o co chodzi, no wiadomo, o co chodzi, tak? Żyjecie z pieniędzy, które daje wam i miasto, i marszałek, ale także sponsorzy. Tego potrzebujecie. Zdecydowanie nasz klub się głównie opiera o dotacje miejskie i z Urzędu Wojewódzkiego. Myślę, że tak jak kiedyś byliśmy pomijani dosyć mocno w porównaniu tam z chłopakami, jak w tych dzieleniu tych dotacji, tak teraz po wynikach wszyscy już doceniają i staliśmy się taką marką Białegostoku, bo to jest jedyny żeński klub, który tak wysoko doszedł. No myślę, że nie tylko tu w Białymstoku, w województwie podlaskim, ale również w całej tej wschodniej części Polski, tak? Bo tutaj od Lublina po, w zasadzie od, jeżeli chodzi o siatkówkę, to od Rzeszowa po Szczecin, to najbliższy jakiś ekstraklasowy zespół jest w Łodzi, tak? Więc później w Policach i wszystko jest skupione na dole, tak? Na Podkarpaciu, na Śląsku, więc myślę, że mamy co pokazać. Zapraszamy wszystkich serdecznie na te mecze i tyle. No to ja w takim razie i zapraszam, i życzę, i obejrzę na Facebooku, i sponsorów życzę, i tego, żeby ta moda, bo my nie wspomnieliśmy, ale ta moda na pewno wam też pomoże, dlatego, że od jakiegoś czasu, nie tak bardzo odległego, ale jednak moda na siatkę w Polsce, no naprawdę jest coraz większa, no to złoto ostatnio też się przyczyniło panów, żebyśmy, no, abyśmy doszli do takiej siatkomanii, jak mieliśmy Małyszomanię. Nie, no myślę, że ta siatkomania jest dużo większa niż ta Małyszomania, bo chłopaki już dwukrotnie przecież i zdobyli złoty medal mistrzostw świata. Parę lat pod rząd. I obronili te mistrzostwo świata i za trzecim razem zdobyli srebro, teraz jest złoto Ligi Narodów. Super dziewczyny się też zaprezentowały, bo zajęły trzecie miejsce w Lidze Narodów. Ta żeńska siatkówka się odbudowuje i myślę, że jest to piękny sport i kto przyjdzie na halę, to na pewno nie pożałuje. A ja zapraszam do słuchania serwisów sportowych Radia Yard, w których już mówiliśmy, ale obiecuję, będziemy mówić na bieżąco i stale i z takim wyprzedzeniem, żebyście państwo wiedzieli, kiedy bas będzie grał w wersji i męskiej, i żeńskiej, a tą żeńską część basu, chociaż to złe słowo, bo to już są dwa oddzielne kluby, ale nazwa ma wspólny trzon. Sebastian Grzegorek reprezentował, czyli wiceprezes klubu sportowego Białostocka Akademia Siatkówki, a także trener tego klubu, nauczyciel WF-u i pasjonat nie tylko siatkówki. Bardzo panie Sebastianie, panie trenerze, panie prezesie, dziękuję za dzisiejsze nasze spotkanie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich.